Okidoki, cześć wszystkim. Czy słyszałam kluczyk? Ha? Słyszycie? Słyszę coś. Tam jest. A nie, dobra, on czaruje. Okej, myślałam, że coś dla mnie, ale nie. Okej, dobra, co my musimy dzisiaj zrobić? Oto jest pytanie. Misję. Pokój życzeń. No musimy zdobyć eliksir skupienia. Kupić miotłę. Tu musimy porozmawiać. To może chodźmy sobie porozmawiać, co wy na to? Okej, czy my się możemy jakoś teleportować tu? Let's go! Czy ja w ogóle powiedziałam cześć? Nie wiem. Nie pamiętam, ale cześć wszystkim. Witam was w kolejnym odcinku Dziedzictwa Hogwartu. Jesteśmy dzisiaj w takiej nocnej atmosferze. Wow, sorry. A to jest gości od eliksirów. Możliwe, że to było napisane, ale już nie pamiętałam. Oczywiście. Dzień dobry. Potrzebuje pan pomocy z przesyłką? Czy to jakaś nielegalna przesyłka? Hello, Mr. Pippin. You need help with the delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. Okay. Dobra, no, pomożemy, no nie. I'll be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions you requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioner in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day. Może musicie szczerze porozmawiać. Dobra. Zajrzyjmy, ten mach też chyba nas nie stać zbytnio na nic. Więc eliksir, o, ma eliksir skupienia, ale za 500, o my gry. Dobra, nieważne. Okej, a ty to kto? Czemu tu się tak kulisz podejrzanie? Dobra, zerknijmy na mapę, bo może możemy gdzieś tam się odrobinę teleportować. O nie, my tu już nie byliśmy. Ale tu mamy. Podróż. To chyba będzie bliżej, powinno być jakieś przejście stamtąd. Chociaż właśnie może powinnam na piechotę lecieć, wiecie, po drodze znaleźć jakieś tajemne rzeczy. A, tu jesteśmy, dobra. To idziemy, jaka muzyczka dramatyczna. Ups. Rozdeptałam. Ej, ale creepy tu jest, jakieś ptaszki, jeszcze taka muzyczka dramatyczna. No, wajby są takie intrygujące. Matko, ile to jest potworów wszędzie. Może dlatego, że w sumie w nocy idę. Ale no, kto by się spodziewał. O, mamy tu jakąś zagadkę Merlina ogólnie. A tam na dole co jest w ogóle? Widzicie to? Ha. No zobaczmy, może tą zagadkę uda mi się rozwiązać.
Tu coś jest. Okej, ewidentnie pojawiły się takie coś, ale... A, i tu w środku jest kamek. Czy ogólnie tak się zastanawiam, czy to jest możliwe, że na przykład nie znamy jeszcze jakiegoś zaklęcia do tego? No nie wiem, o co chodzi w tej zagadce. To są, jakby w środku są jakieś kamyczki. Okej, okay, ogień zdaje się nie działać. Dobra, nie wiem. Może kiedyś się uda ogarnąć. Okej, ładne. Ciekawe, co to jest. To jest jakaś wioska? Chociaż, my w sumie idziemy w tamtą stronę, okej, dobra. Okej, tutaj standardowo drzwi są pozamykane. Nie są zbytnio gościnni. Ale okej. Chyba jakiś bar będzie. O, skrzyneczka. Jakiś krzywy dom. A tu jest wyjście. O, to coś jeszcze? A, po prostu piję. Okej. No dobra, no nie ma tu nic takiego. O, skrzyneczka. Dajcie mi pieniądze. Nie chcę żadnych przedmiotów. Chcę pieniądze. A tu jest ta nasza Fatima. Madame Luong, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work. Typowe. Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Dlaczego jej pani kupiła? Why do you keep ordering from him if you think the quality to be inferior? It would seem I have more and more customers who are trying to stay out of sight. I'm not one to judge. You can simply imagine the stress I'm under to deliver quality products. Unlike some vendors, I strive to keep my customers satisfied. Okej, proszę, eliksiry. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Co, mam go zużyć? Eliksir? No dobra. Ufam. Kupowałam od niego eliksiry już. Okej. To był eliksir niewidzialności, co nie? Aha! Działa. No i miała na sprzedaż 4 eliksiry, a teraz ma 3.
easier to work with. Perhaps combining your recipes and skills. Ha! Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. You mentioned that more and more customers are trying to stay out of sight. Why? Well, I can't speak for all of them, but certainly my Ashwinder customers have their reasons. If I were you, I'd forget I heard that. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. Zobaczmy, co ona tu handluje. What are we looking for today? Może posprzedajmy te rzeczy, też nie wiem, czy to nam zwalnia to miejsce, czy nie, ale... Mam nadzieję, że to, co mam na sobie, to nie mogę tego sprzedać, co nie? No i czekajcie, rewelię możemy zrobić. W ogóle to jest taki zewnętrzny bar. Korzeń imbiru. Dobra, i czekajcie, gdzie teraz były tamte... Tu jest jakaś skrzynia. Okej, no faktycznie mogliśmy podnieść to teraz. No powiedzmy, że tak. Czekajcie, i teraz jak tu się dostać gdzieś? O, jakieś króliczki. Co to za... rzeczy tutaj są. Dobra, tu jest zamknięte. Czekajcie, i teraz... Aha, mogę wrócić do Perego już. Tu byłam w tym domu? Aha, to są pochyły dom, dobra. O, tu jest płomyk. Gdzie? A, tu. I co? Ej, tam nie byłam. Ups, prawie spadłam. Muszę to wciągnąć jakoś na to? Nie wiem, to się nie rusza. Okej. Okay. Tu jeszcze są chyba jakieś domy, czy tu już byliśmy? Z ciemno nic nie widzę. Okej, to jest standardowo zamknięte. Tu coś mamy. Jakiś list.
Minął tydzień, a Arnold nadal nie wrócił. Muszę go znaleźć. Jeśli wróci przede mną, błogosławiony będzie to dzień. Oboje zaczekajcie tu na mnie, nie próbujcie mnie szukać. Mam nadzieję, że naszemu chłopcu nic się nie stało i że nasze obawy dotyczące zwierząt skażonych czarną magią są tak samo nieuzasadnione, jak on sam twierdzi. Okej, tu mam jakieś różdżki, miotłę. Kolejny list. Ojcze, mam nadzieję, że znajdziesz ten list i że nie będziesz na mnie zły, kiedy tak się stanie. Muszę zapolować. Ty i matka potrzebujecie jedzenia. Wrócę za dzień lub dwa, bezpieczne jak zawsze, z dużą ilością mięsa. Wtedy przekona się, że tych zwierząt nie opętała czarna magia, jak twierdzisz. Bądźcie spokojni, wrócę. Czy my coś słyszeliśmy już o jakimś Arnoldzie? Wydaje mi się, że nie. Zobaczmy na piętrze. Jaki skromny ten domeczek. Niezidentyfikowany przedmiot na plecy? Co to znaczy? Aha, ale nie mogę tego założyć. Okej. Dobrze, niechaj będzie. Okej, czyli tutaj dochodzi nam wątek jakichś zatrutych zwierząt. Cokolwiek by to miało oznaczać. O, przynajmniej nastał dzień. Wiecie, czy jednak warto tutaj krążyć po tych jakichś różnych miejscach? Trochę biegnę w złą stronę ogólnie, niż powinniśmy iść, ale chcę zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest. Jakiś stwór. O my gie, co to? Aha, nic. Myślałam, że coś tu będzie po środku. No dobra. Czy ja mogę do tego zamku sobie pójść? Lub do wody? Tylko, że jak tam nie można wejść, no ale muszę zobaczyć. Jakieś mosty? Co to za miejsce? Nie, no nie musisz być taka negatywna od razu. Mam tylko nadzieję, że tu nie czeka na nas nic złego. Wow, całe dwie monetki, uhu. Co za bogactwa. Okej, tu możemy sobie gdzieś przestawić, żeby się gdzieś spiąć, jak sądzę. Okej. Jakieś w ogóle rozwalone na maksa łóżko. Ale ewidentnie możemy na górę wejść, to czekajcie. Tam coś jest.
Monetki. Dobra, i gdzie my to mamy sobie podstawić? Tu chyba po prostu, dobra. Trochę nie wyszło. A, może w tą stronę miałam skoczyć. Ma to sens. Jejcie, ona tupta w ogóle po tym wszystkim. Aha, tu jest drabina do góry jeszcze, dobra. To wygląda... O, zapaliłam. No strasznie tupta po tym. Nie wiem, czy tak bezpiecznie. Jak to takie rozwalające się. Okej, mamy kolejną skrzynię. Fruwającą. Okej, tu do góry możemy wejść. Ups. Nie mogę na to wskoczyć? O. O matko, tamte się tak rozpadają strasznie. Czy to jest zegar słoneczny? Ha, chyba odkryłam to ogólnie za szybko niż powinnam. Tu jest jakieś jeszcze wieże. Nie, dobra, wycofuję się, myślałam, że może można to jakoś przejść tędy. To wydaje się dosyć daleki skok, nie sądzę, żebym dała radę tam doskoczyć. Okej, no wydaje mi się, że chyba za szybko tutaj przyszłam. Wow! Którędy my tu weszliśmy ogólnie? A dobra, to jest drabina. Dobra, no to idziemy. To jeszcze chyba nie był moment na odkrycie tego miejsca. Jakieś drzwi, ale nie da się przejść. Tururu. Come on in. Healing potions are a specialty here, should you need any. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nie było łatwo. I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. No, nie będę taka aż tak trudne to nie było. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. By the way, I found this book of potion recipes in Cambridge. Might it be useful to you? Is this Fatima's recipe book? Skąd ja mam tą książkę? Kiedy ją znalazłam? Some things are secret amongst potioners. I shall return it to her immediately. Okej. Jakby nie wiem skąd się ta historia nagle wzięła, ale okej. Okej, dostaliśmy jakąś nową czapkę. Czy masz ten eliksir skupienia? Masz, to poproszę. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. No, papatki, zobaczymy się niedługo. Co ja mam zrobić z tymi eliksirami teraz, jak mam już ten skupienia eliksir? Aha, po prostu wypróbować.
Nie wiem ogólnie, co ten eliksir robi. Aha, no dobra, no sobie wykorzystajmy. Dobra. I lecimy do Sharpa, niech nam da to zaklęcie. Mój mózg nigdy nie ogarnia, który znacznik jest niby bliżej do tej misji, ale okej. Aha. Te ujęcia lekcji są po prostu śmieszne. Taki wholesome vibe. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn to pulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. I co to zakręcie robi? You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your passwords about the place. I suggest having a go at the enchanted books here. Aha, dobra. Depulso, gdzie jest to zaklęcie? Odpycha wiele rodzajów obiektów i wrogów uspokaja żyzną siłą, okej. Okay. Czyli jakby kilka osób naraz mogę tym odrzucić? Aha, mówię. Mówię, czemu to zakręcie przyciąga, jak jest napisane, że odpycha? Klikałam to właśnie drugie fioletowe, czyli przyciągające. Okej, okay, no dzięki, profesorku. Pewnie mi się przyda zakręcie. Dobrze. Także jakie jeszcze misje teraz mamy? Pokój życzeń, to też jest tu w szkole. Okej, okay, tu mieliśmy na nią czekać. Professor Weasley? A mogę, czy tam są trolle w takich strojach baletnice na tym obrazku? Somewhere away from prying eyes. Ulala, co my znaleźliśmy? Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard! I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Matko, jakoś mnie tak na ziewanie wzięło. Nie wiem, są niektóre gry, które zawsze sprawiają, że chce mi się ziewać. A też miło spędzam sobie czas. Ulala, jaka graciarnia. Is the womb of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Hmm. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell.
You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ups, nie zanaczyłam. Ale i tak udało się. Splendid. Now, cast Evanesco. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Okay. Okie dokie, pani profesor, ja już idę. Where in Merlin's name is that elf? Is that... goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, okay, Professor. Yes, then. Dear me, can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Okay, sorry. Każdy razem, kto go użyje, to dostaje to zaklęcie. Herbatka. I hope this isn't as precarious as it looks. Okay. Pokój poczuł się urażony, bo nie wziąłem kąpieli ekipy skaty. Jak to ładnie. Nie, idź w kierunku światła. Aha, chyba znaleźliśmy elfa. Yikes, careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Well, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.
Wow. Wow, wow, wow. Trochę to niebezpieczne. Pięknie, wow, ale ty jesteś cudownym skrzatem. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the anything in which one is clothed. To mogę zidentyfikować. Kraciasty długi płaszcz czarnej straży. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Okay. Ej, znowu musimy z nią gadać. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes. The magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Dobrze. Ups. Nie sproszyłam się. Wow. A to ja muszę ten pokój urządzać? Nie rozumiem. Czy to nie działało tak, że sobie wyobrażasz to, czego potrzebujesz i ten pokój ci to daje? Okej. While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Thank you. Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. To możemy sobie wybrać, jaki chcemy. Ten mi się podoba chyba. Zmień kolor? Dobra, niech będzie. I co teraz? O nie! Kolejne zrobiłam. I zielarstwo. Czyli tutaj w sumie, dobra, to jest trochę fajne, bo możemy sobie jakby wyczarować te rzeczy do zasadzenia. A mogę jakoś się tak normalnie ustawić? O. A, czemu? You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Okay, dzięki w ogóle.
A nie chcę się z panią gadać. Jakby wolałabym więcej historii z Sebą albo z tą drugą, zapomniałam jej imienia. Jakby chcę wiedzieć, co jest nie tak z siostrą Seby i takie rzeczy, a nie. Oh my god, Sharp, jaką ty masz obsesję na moim punkcie. Ciągle byś tylko mnie tutaj wysyłał na jakieś zadania. Okej, wypróbuję jakiejś niewidzialności, już go próbowałam. Okej. No muszę z nią porozmawiać. O! Masakra. Bo tak. Tak było, tak było. Musiałam po prostu drzemkę zrobić, bo mój mózg wysiadał. Także porozmawiamy z Weasley teraz, pani profesor. Już mam chyba. Or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Gar, jakby mi się chciało dekoracje tutaj robić wnętrz. O, wow. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Oh my god, czy to jest dziedzictwo Hogwartu, czy dekorowanie Hogwartu? Jakby... Please. No ale gdzie są? Podłogi. Ha? Aha, wyczerpuję dekoracje ścienne, dobra. Myślałam, że mam wyczerpać inne ściany. O, portret sprzedającej się pary. Podoba mi się ten tytuł. Idealnie, po prostu taki portret to... Nic lepszego nie ma. Proszę. O my god, czy to jakaś kpina? Musimy tyle razy? Okej, niech będzie sobie taka też... I... Piękny portret po prostu. Piękniejszego nie widziałam nigdy. Jak jest zajęta? Okej, jeszcze jeden. W sensie nie wiem, czy to coś ogólnie wnosi do rozgrywki, że my sobie tutaj dekorujemy i w ogóle. Jakby... Dobra, i potrzebujemy jakiegoś dywanu, jak sądzę. Czy napisane dekoracje podłogowe. Co, mam 5 dywanów zrobić? A Weasley tam stoi, więc nawet dywanu nie mogę tam położyć. Super. To będzie po prostu najpiękniejszy...
Tak, pozwól, już zakończmy tę misję. Nie chcę już dekorować tutaj wnętrz. Pani profesor, daj mi spokój. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit. Ale to już widziałam, że mogę to zmieniać. Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Okay. Wow. Aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Nie, czekajcie, nie, to zaklęcie rzuciłam. Wow, z owalnego lustra zrobiłam inne lustro. Którego już nie mogę tam powiesić, super. Oh my gosh. Jakby nie rozumiem, po co mi to jest wszystko potrzebne. Tym bardziej, że chyba na tym nie polegało. Ha, zmień kolor przedmiotu i rozmiar. Czemu ściany mi łapie? Chcę... To. Dobra, zmień rozmiar. Aha, ale temu nie można zmienić rozmiaru. Dobra, never mind. Oh my gosh! Dziękuję. To masz najmniejszy z możliwych, potwierdź. Zmień kolor. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Zmień balkon albo podłogę. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll need... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of... Jakby wydaje mi się, że pokój życzeń na tym nie polegał. Skąpane w świetle księżyca niech będzie. I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can also... I don't care, Professor Weasley. Nie chcę dekorować wnętrz. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Wow. Niesamowite rzeczy. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting.
If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Moje zrozumienie pokoju życia nie zawsze było zupełnie inne niż to, co ta gra przedstawia. Ale okej, niechaj im będzie. Smyku, co ty robisz? Nie musisz tutaj sprzątać. O, nie chcę zmieniać niczego. Myślałam, że mogę z nim porozmawiać po prostu. Nieważne. Najwyraźniej nie możemy żadnych rozmów prowadzić. Możemy tylko o aurze rozmawiać, także no przykro mi. Jak się stąd wychodzi ogólnie w takim razie? Tutaj to się rozszerzyło, tak? Ten pokój o te pomieszczenie. Jakby spoko, ale I don't care. Nie potrzebuję tego. Jakby dosłownie zapomnę o istnieniu tego miejsca bardzo szybko. A moja roślinka wyrosła. No to jest akurat pożyteczne, że możemy tutaj sobie dodatkowo sadzić. Zobaczmy, może mogę wyczarować sobie jeszcze jakąś tą... do roślin sadzenia. Tylko nie wiem, czy mam, wiecie, nasionka. A, najwyraźniej mam. To co, wystarczy to tylko raz kupić i ma się w nieskończoność tych nasion? Dobra, niech sobie rosną i tak o tym zapomnimy. Ale dobra, no tutaj sobie zakończymy tą część w takim razie. Odkryliśmy pokój życzeń, dostarczyliśmy przesyłeczkę, także spoko. Dostaliśmy też już jakiś list o nowym zaklęciu do nauki, także będziemy się uczyć. Także do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!